Zrobię, co muszę. Mam już za dużo. Czerwone światło.
Dobre trafienie. Tak jest. Już mnie nie ma. Ale szczerze mówiąc, nikt nie wie. Czemu tu siedzimy i nic nie robimy, skarża cienia? Król Słońce Awad powinien zakończyć ich bunt. W tym mieście nie ma już strachu. Król Słońce Awad naprawił. Arestowałem wczoraj dwójkę za złe prowadzenie się. Nie chcę. Chcesz wiedzieć, co robiłeś. 14 królów zasiadało na tronie w Południku. Czy istnieje drugie takie miejsce? Powinienem walczyć z maszynami. Byłem strażnikiem. Bez zaproszenia nie ma wejścia do pałacu. Witaj, Aloy. Nazywają mnie niewinnym Maradem. Chodź ze mną. Bardzo pilnie potrzebujemy twojej rady. Co masz na myśli? Gdzie jest Erend? Jest w środku. Służy królowi. My też powinniśmy się tam udać. To dobrze. Mam mu coś pilnego do przekazania. To będziesz miała swoją szansę. Chodź za mną, proszę. Oni wszyscy chcą porozmawiać z królem? Tak. I każdy zjawił się prosić o przysługę. To niemiłe, ale to polityka. Król Słońce chce cię poznać. Poskromicielka maszyn z okiem do szczegółów. Bardzo intrygujące. Nie jestem tu, by cię intrygować. Za późno. Najpierw Oseram są specjalnie traktowani, a teraz mnie jakaś obca dzikuska? Nie by. Czekam już 2 godziny, a ta nora idzie sobie bez kolejki? Ignoruj ich. Możni są jak dzieci, które jęczą, kiedy nie dostaną dokładki. Jaki jest Król Słońce? Najważniejsze, że nie jest taki, jak jego ojciec.
Myślę, że przypadniecie sobie do gustu. Aloy z Ludunora. Ta, co widzi niewidoczne. Witaj. Oddałaś mi wielką przysługę. Rendzie, powiedz jej, co ustaliłeś. Sprawdziłem grób Ersy. Miałaś rację. Nie było blizny pod prawym kolanem. Miała ją od dawna, od ciosu z zabawkowym mieczem. Jeśli to nie było ciało Ersy, trzeba założyć, że wciąż żyje. Nie zostawię jej. Wiemy, że ktoś ją porwał. Nie wiemy, kto. Chyba mogę pomóc. Ersa ma wroga wśród ludu Oseram. Wodza o imieniu Derwal. Niemożliwe. Wszystkie klany polowały na niego jeszcze od czasów wyzwolenia. Nikt nie przeżyłby tak długo. Żaden inny Oseram nie miał powodu ani dość sprytu, by zwabić Ersę w pułapkę. Zapewne jest przyczajony gdzieś przy granicy. Wysłałem już szpiega, by to zbadał. Czeka na nasze rozkazy na targu w Smolnym Klifie. Nie mogę wysłać wojsk, nie prowokując Oseramów. Ale mogę wysłać strażników. I może jakąś szczególnie uzdolnioną Nora. Erend, Marat, pomówię z nią na osobności. Nie mam prawa prosić po tym, co zrobiłaś, ale to dla mnie rzecz ogromnej wagi. Ersa wiele dla ciebie znaczy. Bez oseramskich strażników nie zdołałbym oswobodzić Południka i zakończyć brutalnych rządów ojca. Od tamtej pory trudno nam było utrzymać pokój między naszymi ludami. Ale Ersa potrafiła przemówić swoim do rozsądku. Dlatego potrzebuję jej u mego boku. Szybko. Kim jest ten Derwal? Aby zrozumieć Derwala, musisz zrozumieć mojego ojca. Myślał, że naprawdę jest Bogiem Słońcem. Umysł miał popsuty. Wierzył, że krwawa ofiara rozwiąże w sumie wszystko. Atakował więc, żeby zdobyć ofiary, zwłaszcza lud Oseram. Derwal się bronił. Stworzył potężną broń, prowadził swój lud. Mój ojciec odpowiedział z ogromnym okrucieństwem. Schwytał żonę Derwala i córkę, po czym złożył je w ofierze. Zabójcy, z którymi walczymy, ustaliłam, że są częścią grupy Karczacienia, zwaną Zaćmieniem. Wykopują prastarą broń. Maszyny, które wypaczają inne maszyny. Chcą ich użyć do ataku na Południk. Byłam w ich bazie, na zachód stąd, w górach. Gdy nadejdą, to właśnie z tamtej strony. Rzecz w tym, że nie zależy im na samym mieście. To trudno wyjaśnić, ale prawdziwym celem jest Iglica. Jak ją zdobędą, wykopią więcej tych pradawnych maszyn, więcej niż uda nam się powstrzymać. To, co mówisz, pokrywa się z raportami Marada. Odłam Kardża Cienia. Skażone maszyny przemierzające kraj. Wiesz może, kiedy przypuszczą atak? Tego jeszcze nie wiem. Każę wzmocnić obsadę fortyfikacji na wschodnim skraju miasta. A co do Iglicy, postaram się jej bronić. Ale nie kosztem samego Południka. Ale zrobią to wkrótce. Lada dzień. Czas poczynić przygotowania. Ale tymczasem to Ersa jest najważniejsza. Proszę, znajdź ją. Chciałabym zapytać cię o Królestwo Słońca i jego politykę. Naturalnie. Nazywają cię Bogiem Słońca, który zabił własnego ojca, by zjednoczyć plemiona. Ile w tym prawdy? Mówią, że widzisz niewidoczne. Trafiasz w igłę z 50 kroków i poskramiasz maszyny wzrokiem. Ile w tym jest prawdy? Prawie wszystko. Cóż, chciałbym zjednoczyć wszystkie ludy w harmonii, ale sama widzisz, z iloma dworakami muszę się użerać. Może za tydzień. Masz niezłą siedzibę. Prawie można zobaczyć maluczkich tam na dole. Nie podoba ci się?
Cóż, zdradzę ci tajemnicę. Mnie też nie. Ale cierpliwości. Czasem trzeba wielu wschodów słońca. Myślisz, że się uda? Z pałacu trudno coś zmienić. Owszem, z czasem. Jeśli pomogą mi tacy jak ty. Twoja polityka jest dość skomplikowana. Oseram to przyjaciele, ale i wrogowie. Nie oswobodziłbym Południka bez pomocy Ersy i jej oseramskich ludzi. Wielu tutaj zamieszkało. Jednak przywódcy klanów Oseram z Włości pozazdrościli im sukcesu. Tak jak wielu możnych Kardża. To groźna sytuacja. Zważywszy na to, że mój ojciec latami najeżdżał tamte ziemie. Ersa nam pomagała. Dzięki niej można było utrzymać pokój. Ale niektórzy, jak Derwal, nigdy nie wyzbędą się jadu. Co możesz mi powiedzieć o Kardża Cienia? Co mają wspólnego z Ersą? To resztka zwolenników reżimu mojego ojca. Trzymają fortecę Zmierzch na zachodzie. Tak jak on dbają tylko o dominację. I starają się pozyskać moc od słońca, przelewając morze krwi. Odkąd Ersa pomogła mi odebrać miasto, stali się kozłem ofiarnym. Rzecz jasna, Derwal to wiedział i zareagował. Ale dlaczego akurat Derwal chciałby uprowadzić Ersę? Myślał, że go zdradziła. Walczyła u jego boku, dopóki nie uświadomiła sobie, że planuje zniszczyć Południk i wyrżnąć mieszkańców. Wtedy przyszła. Wspólnie go zatrzymaliśmy i wyzwoliliśmy miasto. Od tamtej pory Derwal szuka okazji do zemsty. Zwłaszcza na Oseramach, którzy z nami byli. Narobił sobie wielu wrogów. Myślałem, że już po nim. To był błąd. Muszę się zbierać. Wiem. Cóż, mówią, że król nie błaga. Ale proszę, znajdź Ersę. Kto tak mówi? Choćby ma rad. Jeśli zajdzie potrzeba, spytaj jego lub Erenda. Królestwo Słońca się zmieniło, ale praca... Życzę ci zdrowia. O, to niezłe. Dobrze, że się zatrzymałam.